Cześć, dzisiaj troszeczkę inaczej. Witam z Beskid Sport Areny. Minus 3 stopnie, piękne słońce i wylizany stok. Zapraszam na relację, na kolejny vlog, tym razem już z Polski, ze Szczyrku. Jeszcze raz, teraz już na spokojnie, jadę kanapą na górę Beskid Sport Areny. Jeżeli ktoś by nie wiedział, ośrodek narciarski, który oferuje ponad 3 km tras narciarskich wytyczonych na jednym zboczu Beskidu. Są tu tak naprawdę trzy trasy, czerwona, niebieska i czarna. Czarna, powiedzmy sobie, najstromsza, wytyczona dokładnie pod krzesłem. Czerwona, wytyczona troszeczkę z prawej strony, taką S-ką i potem dochodząca do czarnej, no i niebieska, najbardziej obchodząca szerokim łukiem, najpierw patrząc od dołu z prawej strony, potem tunelem przejeżdża się i z lewej strony robimy, zataczamy duże S. Przewyższenie tras w ośrodku narciarskim to 240 metrów. Dół położony jest na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, góra 840 metrów nad poziomem morza. Informacje o tym, że będzie można dzisiaj sprawdzić warunki na Beskid Sport Arenie, dostałem wczoraj po południu, więc szybko jeszcze przygotowałem narty, ręcznie wylizane, kąty ustawione. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się po prostu super jeździło tutaj na tej czarnej, czerwonej, niebieskiej. Przejadę wszystkie trasy, żeby Wam pokazać, jakie są warunki, także zapraszam na trasy. Chyba dużo mówienia nie trzeba, bo warunki są tak genialne, że co tu wiele opisywać. Jeżeli wydaje Wam się, że wiosna już na stałe zagościła w Polsce, to się mylicie. O ile w miastach tego śniegu nie ma, już na przykład dzisiaj wiem, że w okolicy centralnej Polsce jest szaro, buro i ponuro, to popatrzcie się, co jest w górach. Także zabierajcie narty, wyjeżdżajcie w góry, korzystajcie z tej pięknej pogody, bo śniegu naprawdę wystarczy na długo.
Patrzcie, 8.52 i w Szczyrku się jeździ praktycznie na okrągło. Kolejka na, nie wiem, minutę stania, więc wcale nie jest tak, że trzeba stać długo, tylko trzeba po prostu wcześniej wstać. Słuchajcie, tak patrzę i nie dowierzam. Jest godzina 10, a w Szczyrku na stoku w Beskid Sport Areny jest po prostu pusto. Nie wiem, czy ludzie się przestraszyli wczorajszej pogody, opadów deszczu, tego, że jest za ciepło. Owszem, śnieg o tej porze już trochę puścił, ale tylko wierzchnia warstwa pod spodem jest twardo, więc jest po czym jeździć, jest równo, nie ma żadnych problemów. Aż dziwne. Nie wiem, co się z ludźmi dzieje, że nie wykorzystują tak pięknej pogody na narty. Ale ci, co przyjechali, niech korzystają, bo warto. Co, chyba niedowiarek jestem, ale tak naprawdę cały czas się zastanawiam, dlaczego. Dlaczego kurna dzisiaj nie ma ludzi w Szczyrku? Jest sobota, piękna pogoda, warunki jak widzicie genialne. Tutaj na czarnej trasie jest po prostu beton. Trochę wierzchnia warstwa puściła, ale pod spodem jest po prostu twardo, więc jest naprawdę super. I nie ma ludzi, jeździ się na okrągło. No co, bardzo dobrze, no, oby tak zawsze było. A może ludzie się przesiedli już na rowery? Jest to możliwe? Nie wiem. Słuchajcie, to był absolutnie doskonały poranek, rewelacja. Warto było wcześniej przyjechać, wstać, żeby zasmakować tej przyjemności jazdy po świeżo przygotowanym stoku, po wylizanym sztruksie. Pogoda była idealna, w nocy chwycił leciutki mróz, był, jak przyjechałem były minus 3 stopnie. Potem to troszeczkę puściło, pod spodem jest naprawdę bardzo twardo, więc nawet teraz, kiedy na wierzchu mamy niewielką warstwę rozkopanego śniegu, pod spodem jest naprawdę twardo i równo, więc warto tu przyjechać choćby jutro czy w następnym tygodniu, bo warunki są doskonałe, a dzisiaj pogoda po prostu obłędna. A to, że nie ma ludzi, naprawdę cały czas zachodzę w głowę, dlaczego? Ale to nieważne, ważne, że sobie pojeździłem, ważne, że ci ludzie, którzy dzisiaj tu przyjechali, naprawdę super sobie pojeździli, zadowoleni. Spotkałem kilka znajomych osób, które tutaj przyjechały i mówią, że po 3-4 godzinach mają absolutnie dość. Wyjeździli się za wszystkie czasy. Jak widzieliście na filmie, w ogóle nie było kolejki przez cały czas do kolei
do krzesła podchodziło się na bieżąco, mimo że jest godzina 11, jest po prostu pusto. Także jeżeli będziecie planować wyjazd na narty, polecam Wam Beskid Sport Arenę w Szczyrku. Naprawdę miejsce wspaniałe na taki szybki wypad. Można tu kupić, co ciekawe, można tu kupić skipas 4-godzinny, który można wykorzystać w godzinach od 8 do 16, więc jest to taka ciekawa alternatywa dla kupowania skipasu w całym Szczyrku. Natomiast oczywiście w Beskid Sport Arenie funkcjonuje także karnet obejmujący cały Szczyrk, czyli jak przyjedziecie tutaj na kilka dni, to wtedy możecie jeździć na przykład jeden dzień w Beskid Sport Arenie, jeden dzień na Skrzycznym, a jeden w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarstwa czy w Szczyrk Mountain Resort. Bo dalej się nie mogę do tej nazwy przyzwyczaić, może z czasem. Także zapraszam Was do Szczyrku, naprawdę jest genialnie. To tyle, zapraszam na kolejnego vloga. Proszę lajkujcie, proszę subskrybujcie, pokazujcie swoim znajomym. Im więcej nas będzie, tym będzie łatwiej mi kręcić, tym więcej będę miał możliwości kręcenia i pokazywania Wam ciekawych miejsc i tego, w jaki sposób atrakcyjnie spędzać czas na nartach. To do zobaczenia na następnego vloga.